Witam Państwa w TV dla Zdrowia. Dziś naszym gościem jest wielki naukowiec, pani profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, proszę mi powiedzieć, czy jakie jest Pani zdanie na temat tego tematu, który tak często ostatnio jest dyskutowany w mediach, no, mianowicie stosowania marihuany dla celów leczniczych. Jakie jest Pani zdanie? Ja chciałabym zacząć od sprostowania, że jestem skromnym naukowcem, niewielkim naukowcem, ale mimo to, jeśli jestem pytana w takich ważnych sprawach, to chciałabym wyrazić swoją opinię. A więc, co naukowiec powinien wiedzieć o marihuanie? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że konopie to jest roślina znana od setek, jeśli nie tysięcy lat. I są różne jej odmiany. Są konopie przemysłowe, które zawsze były wykorzystywane do produkcji oleju czy do produkcji włókna. Oraz są konopie, które są bardzo bogate w substancje psychoaktywne, czyli ten tetrahydrokanabinol. I kwitnące pędy szczytowe tej rośliny to jest właśnie marihuana. A więc pierwsza rzecz to jest rozróżnienie tych konopi przemysłowych i tych leczniczych, czy tych psychoaktywnych o wysokiej zawartości marihuany. Zdarzały się pomyłki dość komiczne, kiedy policja próbowała zniszczyć plantację uprawy przemysłowych konopi, co oczywiście było bezsensowne, prawda? Więc trzeba byłoby zacząć od edukacji służb porządkowych. Ale powiedzmy, że mamy do czynienia już z marihuaną medyczną, czyli rzeczywiście z tymi konopiami, które są bardzo bogate w tetrahydrokanabinol. Oczywiście popularnym zastosowaniem jest tak zwane wypalenie jointa w celach rekreacyjnych i to bym może zostawiła na boku, aczkolwiek właśnie korzystanie z marihuany w celach rekreacyjnych jest bardzo popularne. W połowie stanów USA jest to dozwolone, w wielu krajach europejskich również. To znaczy, że uznano powszechnie, że jest niska szkodliwość społeczna właśnie takich zachowań. Ale to nie jest moim zadaniem ocenianie, jaka jest szkodliwość tych konopi do celów rekreacyjnych. Jedyne, o co mogę zaapelować, to to, żeby nastąpiła tu tak zwana depenalizacja, to znaczy, żeby nie karać młodzieży za posiadanie niewielkich ilości do celów właśnie rekreacyjnych, bo nie ma sensu z młodych ludzi robić przestępców. Natomiast jestem za tym, aby środowiska medyczne wykorzystały potencjał marihuany w celach leczniczych. Absolutnie jestem za tym. A mianowicie, marihuana rzeczywiście działa przeciwbólowo, poprawia nastrój, korzystnie wpływa właśnie na układ nerwowy, jest korzystna w przypadku epilepsji, astmy i wielu rozmaitych chorób, na co istnieją odpowiednie dowody w postaci badań klinicznych. Mnie bardzo zależy na tym, ażeby wykorzystać leczniczy potencjał marihuany i potencjalne możliwości chociażby przeciwbólowe w terapii nowotworów, zwłaszcza w fazie terminalnej raka. Apelowałam tutaj do decydentów, ażeby zezwolić na stosowanie medycznej marihuany w hospicjach. Myślę, że środowisko medyczne odnosi się do tej sprawy życzliwie, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach i bardzo życzliwie odnoszą się do tego również przedstawiciele medycyny klasztornej. Dlaczego? Dlatego, że są to ludzie bardzo wrażliwi na cierpienie człowieka, a więc wszystkie środki, które mogą ulżyć w cierpieniu, powinny być stosowane. Nie ma powodu, żeby się bać medycznej marihuany stosowanej w hospicjach. No tak. Bo jakiż może być powód, panie doktorze, tak, prawda? Zwłaszcza, że znamy doskonale profil jej działania. Wiemy, tak jest, co by się mogło zdarzyć, co się może stać, gdy ktoś przedawkuje. A zatem wiemy, jak postępować. Natomiast absolutnie nie wiemy, jak postępować w przypadku zatrucia dopalaczami, gdzie
nikt nie wie, jaki profil toksykologiczny, czyli co wywołuje u pacjenta zastosowanie takich dopalaczy. No, nie wiem, ja bym chętnie posłuchał dyskusji jakichś etyków, specjalistów od narkomanii, lekarzy, psychologów, może nawet duchownych, żeby przedyskutować ten problem, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Po co dawać też ze względów prawnych napęd mafiom, które handlują tym towarem? Przecież to ma niską szkodliwość w mojej ocenie i jest to rzecz znana przecież od tysięcy lat. To jest środek znany. No właśnie, ja bym nie mieszała jednak problemu dopalaczy z problemem marihuany. Dopalacze rzeczywiście są groźne przez to, że nie wiemy, co w nich jest. I jeśli proponowałabym jakąś walkę z dopalaczami, to jest to zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, którzy nie mają co zrobić po południu na jakichś wielkich blokowiskach. Jeśli nie ma otwartych domów kultury, boisk i nie ma ludzi, którzy się tą młodzieżą zajmą, żeby im co innego zaproponować, no to trudno. Oni siedzą na ławce pod trzepakiem i próbują dopalacze, prawda? A więc tutaj wyjściem naprzeciw to byłoby zajęcie tych młodych ludzi i pokazanie im jakichś celów życiowych. Natomiast wracając jeszcze do właśnie medycznej marihuany, to w konsultacjach ze środowiskiem aptekarzy wynika, że oni bardzo chętnie podjęliby się dystrybucji medycznej marihuany na receptę. Oni przecież sprzedają środki, opiaty na przykład, czy morfiny, środki przeciwbólowe, tak, na te różowe recepty. To jest pod kontrolą. Oni mają sejfy i całe wyposażenie prawne istnieje do tego, ażeby na receptę sprzedawać tego typu środki. No więc dlaczego nie włączyć tutaj medycznej marihuany właśnie dla ludzi cierpiących, którzy stosowaliby to pod kontrolą lekarza? Dlaczego? No nie ma powodu, prawda? No jest to właśnie, jest to cenny jest głos dyskusji. Po co penalizować? Po co, jak to pani ładnie powiedziała, po co robić przestępców? No może rzeczywiście to jest jakiś sposób na to, żeby człowiek z chorobą nowotworową, to nie jest tylko człowiek, który ma bóle, to jest też człowiek, który jest w depresji. Tak. Być może, że to psychoaktywne działanie marihuany byłoby dla niego taką terapią, byłoby to wielokierunkowe działanie i w kierunku bólu, i w kierunku nastroju. Może to spowodowałoby dobre efekty. W prasie teraz, w mediach często wypowiadają się osoby, które mają problemy z epilepsją. Dla mnie wzruszająca jest relacja matki dziecka, która miało kilkadziesiąt ataków epilepsji dziennie, a przy stosowaniu oleju konopnego, ale to jest taki olej, który ma zarówno tetrahydrokanabinol, jak i kanabinodiol, więc to liczba tych ataków drastycznie spadła. A więc skoro można pomóc takiemu choremu dziecku, to dlaczego mu nie pomóc tylko dlatego, że gdzieś mamy z tyłu głowy obawę, że to może być działanie narkotyczne i tak dalej. Przepraszam, zaufajmy lekarzom. To się wszystko odbywa pod kontrolą lekarza. No właśnie lekarz, który się, o ile pamiętam, zajmował tą całą sytuacją, to chyba nawet ma jakieś problemy z prawem w tej chwili. Zupełnie nie w tą stronę się idzie. Idzie się w kierunku karania i ograniczenia ludzi, którzy chcą po prostu ulżyć w cierpieniu. I to rzeczywiście powinno, zwłaszcza w sytuacji hospicyjnej, w sytuacji chorych terminalnych, no powinno, przecież oni nie zostaną narkomanami. No właśnie. Trzeba to życie tak. Im jakoś, trzeba ich doprowadzić. Zakończyć to życie, żeby w miarę dobrym komforcie. W sposób godny, bez cierpienia i dlatego cieszy mnie bardzo życzliwe stanowisko zakonników w tej sprawie. Naprawdę, bo jak powiedziałam, to są ludzie bardzo wrażliwi na cierpienie. I chyba rozsądni, mające spojrzenie. Myślę, tak. że to też jest takie spojrzenie tak. Całościowe, holistyczne na tę sprawę, bo zwłaszcza bonifratrów, którzy mają i klasztory, i szpitale, i leczą od 400 lat, no może to będzie... Może zaufajmy. Może zaufajmy, medycynie. Może to będzie głos dyskusji. Tak. Dziękuję Państwu za to, że wysłuchaliście naszego programu.